Z tej strony Klaudiusz, bancz polecił mi przygotować dla was materiał, bo jest niedysponowany w Wigilię. Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, że przegapiłem zapowiedź nowych komandosów? Dwa miesiące temu pokazał się zwiastun kolejnej części. Jeśli nie wliczymy w to durnych remasterów, to ostatnia część z widokiem z góry wyszła 21 lat temu, bo po drodze były jakieś nieudane eksperymenty ze zmianą gatunków shootera z pierwszej osoby. A dlaczego durnych remasterów? Bo z tak świetnej części, jaką była dwójka, zrobili przeglądarkowe menu i ocenzurowali nazistowskie flagi, co rujnowało klimat, brak poszanowania materiału źródłowego. I co? I nic, nie jestem zadowolony. Nie wróżę sukcesu grze, która w zwiastunie pokazuje glicze, co tu się dzieje i co tutaj się stało. To przecież polskie War Mongrels wygląda o wiele lepiej. Wprowadza też kilka nowości i znakomicie odświeża ten gatunek. Nowy komandos o podtytule Origins wygląda tak, jakby brakowało mu jakiegoś cieniowania, wszystko jest jasne, takie czyste i wygląda jak w Simsach.